czas upłynął. Festiwal, który żyje doskonale i tutaj kolejne cyferki nie mają, które pojawiają się przed nazwą, raczej to jest znakomita, świadczące o tym, że festiwal się cały czas rozwija, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, 10 lat temu to mały festiwal po brzegu jeszcze wtedy raczkujący, festiwal, który cały czas się rozrasta. Kilka lat temu wyszedł poza Koszalin, najpierw w najbliższe okolice, teraz już wychodzi znacznie dalej, bo to też kina studyjne w dużych miastach Polski. To jest impreza, która została też przez świat dostrzeżona, bo pamiętam kilka lat temu wizytę ludzi z Canal Plus z Francji, dyrektora programowego Canal Plus. Teraz festiwal już pokaże się w Europie Zachodniej, w dwóch miastach i myślę, że 10 z jednej strony czas takich podsumowań, ale z drugiej strony to co najważniejsze, że festiwal cały czas świeży, festiwal, który dla mnie osobiście oprócz interesujących filmów, oprócz interesujących wystaw i imprez towarzyszących, to przede wszystkim też podsumowanie tego, gdzie jesteśmy. My akurat pełnosprawni, ale festiwal, który daje wiele do myślenia, pokazuje, że te środowiska są w Koszalinie włączone w życie, włączone w życie miasta, to życie kulturalne, życie codzienne. Pokazuje, że warto tą sztukę, którą kreują niepełnosprawni, warto ją pokazywać, warto z tą sztuką być. Pokazuje to, że to jest taka sama sztuka, mimo że tak jak to obserwujemy, to co przedstawiają, to wymaga znacznie większego wysiłku i organizacyjnego, i chęci pokazania całemu społeczeństwu tego, co czują, tego, co ich trapi. W poprzednim roku mieliśmy bardzo interesujący cykl związany właśnie z życiem chociażby intymnym osób niepełnosprawnych. To pokazało, że te osoby są dokładnie takie same jak my. 10. edycja, myślę, że jeszcze bardziej ciekawsza, o tym powiedzą organizatorzy. Nasz taki mały jubileusz, ale też impreza, która też została w tym roku dostrzeżona przez marszałka, bo przypomnę, pani Barbara Jaroszyk jest laureatem nagrody marszałka tegorocznym właśnie za ten festiwal i za to, że w cały swój czas, całe swoje serce temu festiwalowi poświęca. Z mojej strony bardzo krótko tyle. Myślę, że będzie jak zwykle, bo tutaj kiedy trwają imprezy, jest wiele wzruszeń, wiele przemyśleń i taki będzie też ten jubileuszowy 10. festiwal. Państwa rola jest nieoceniona, dlatego też zapraszam na cały festiwal. Jest to dla nas szczególny festiwal, ponieważ jest to festiwal jubileuszowy. Ciekawość tego festiwalu i myślę sobie taka wyjątkowość polega na tym, że co roku podejmujemy inną tematykę, czyli jakby każdego roku festiwal jest inny. W tym roku będzie to festiwal pod hasłem Film Sztuka Otwarta, a więc wszystko co dotyczy niepełnosprawności, a znajduje się w sztuce filmowej, będziemy mogli zobaczyć na tym festiwalu. Chciałam, korzystając z okazji, serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które pomagają nam zrealizować ten festiwal. Wszystkim szkołom, młodzieży, która się rokrocznie u nas stawia na ten festiwal i oddaje całą swoją siłę i zaangażowanie przy pomocy i organizacji festiwalu. Myślę sobie, że tak jak zwykle będziecie Państwo mieli tutaj okazję przeżyć wiele. Zapraszam już dzisiaj serdecznie i jeszcze raz dziękuję Państwu, że przyszliście i jesteście z nami. Festiwal ma bardzo wiele ciekawych propozycji, jak Państwo wiecie, ale przede wszystkim stoi filmami. W konkursie mamy 40 filmów, 21 filmów dokumentalnych, 7 filmów amatorskich i 12 filmów fabularnych.
W tym roku mamy filmy, no oczywiście większość jest z Polski, mamy filmy z Iranu, z Niemiec, z Finlandii, z Norwegii, z Danii, z Francji, z Hiszpanii, z Kanady, z USA, z Holandii i z Laosu, co nas bardzo cieszy. Szczegółowy program macie oczywiście Państwo na stronach internetowych, w zaproszeniach i w tych dokumentach, które Ania Makochanik przygotowała. Wszystkie filmy rzecz jasna dotyczą problemów osób z niepełnosprawnością. Staraliśmy się pozyskać takie filmy, które no naszym zdaniem w sposób najbardziej intrygujący, ciekawy, interesujący pokazują, z jakimi problemami na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością. No bo te osoby są takie same jak my, tylko one mają troszkę trudniej, no bo nie mogą utrzymać szklanki, choroba czy zespół Tourette'a komplikuje im codzienne obcowanie z innymi ludźmi, albo na przykład Maciek z Klanu, bo też będzie film poświęcony Maćkowi, czyli Piotr Szwendes ma problemy z odróżnieniem tego, co związane jest z jego codziennym życiem, bo ma takie problemy i z filmową fikcją, także to są piękni bohaterowie, przepraszam za taką patetyczność, ale to są naprawdę herosi życia, których warto poznać poprzez filmy, które my tutaj pokazujemy na naszym festiwalu. To są filmy konkursowe. Mamy także no, atrakcje dla młodych ludzi. O godzinie 10 w Galerii Scena prowadzone będą zajęcia przez doktora Piotra Szaszewskiego, pracownika Politechniki Koszalińskiej. To są zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, od doktora Caligariego do Rain Mena, czyli wiadomo, dwa tytuły tutaj filmu są użyte. To będą takie zajęcia teoretyczne z fragmentami filmów, a o godzinie 21 jeszcze w czasie trwania wieczornych seansów tutaj w kinie Alternatywa zapraszamy także do Galerii Scena na cykl Bez barw nie znaczy bezbarwne. Pokażemy naszym zdaniem znakomite filmy animowane i filmy fabularne. Te filmy fabularne to m.in. Mocny człowiek Henryka Szaro, to jest środa 4 września. 5 września w czwartek pokażemy Furmana śmierci, film szwedzki z 21 roku w reżyserii Wiktora Sjöströma, a w piątek pokażemy właśnie Gabinet doktora Caligari, no to bardzo znany niemiecki film w reżyserii Roberta Wiene, film z 20 roku. Te wszystkie seanse wieczorne w Galerii Scena poprzedzone będą filmami animowanymi, także dobrymi, mocnymi produkcjami sprzed lat. To może tyle na temat filmów. Aha, jeszcze seansy tutaj w kinie rozpoczynają się w pierwszym bloku o 9.45, trwają mniej więcej do 14.30, drugi blok rozpoczyna się o 18.30 do 21.30. Tu w kinie Alternatywa pokazy powinny się zakończyć. Tak jak wspomniałem, spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną o godzinie 10 w Galerii Scena, a pokazy wieczornych filmów, tych filmów archiwalnych o godzinie 21. Nasze filmy będzie oceniać no, znakomite jury, o którym tak częściowo chyba Pan Prezydent wspomniał, albo tu jeszcze powie może Wojtek. Ale lepiej, żebyś ty. Tak, żebym ja wspomniał. Dobrze. Dobrze, jury konkursu filmowego, no to Andrzej Fidyk. Ja nie będę Państwu przedstawiał, macie to wszystko Państwo w dokumentach, bo to bardzo znane nazwisko. Wojciech Malajka, nazwisko samo w sobie. Filip Lornak, to jest właśnie ten człowiek, o którym mówił Pan Prezydent, kiedyś dyrektor kanału PLI, a teraz niezależny producent filmowy. Joanna Frydrych także będzie oceniała filmy, to jest autorka dokumentów i reportaży, współpracująca na co dzień z programem reporterów w programie Pierwszym Telewizji, która notabene jest naszym patronem medialnym. Także kolejnym gościem, tu już zaraz jakby z ramienia niepełnosprawnych i członkiem jury będzie Maciej Chorbowski z Międzygórza. To jest człowiek właśnie wielu zawodów, różnych zamiłowań. To jest członek kadry Polski w paralotniarstwie. On od paru lat jeździ na wózku, ponieważ kiedyś spadł z paralotni, podniósł się, jeździ na wózku i jest dalej w kadrze Polski. Jest tak dobrym zawodnikiem, wspaniałym człowiekiem, robi zdjęcia, kręci filmy. Także jury jest bardzo, bardzo zacne, mam nadzieję i wiem, że będzie do dyspozycji z Państwa. Mamy też przewidziane spotkania o godzinie 17 z Andrzejem Fidykiem, z Wojciechem Malajkatem, także z Jarosławem Boberkiem. To już powiem Wojtek, dobrze, to już to tyle na temat filmów. Tak, dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Jak mój przedmówca powiedział, o filmie mam nadzieję, że również imprezy towarzyszące będą miały jakiś koloryt na tle wspaniałych, mam nadzieję, wyświetlanych tutaj filmów. I tak, proszę Państwa, powiem na początku, że będą wyśmienite koncerty
Na początek mamy Natalię Sikorę, laureatkę festiwalu programu The Voice of Poland, który notabene wygrała, ale przed nią wystąpi jeszcze Michał Ziomek, który jest laureatem zażalowanej piosenki imienia Marka Grechuty w Krakowie. Poza tym na zakończenie mamy jeszcze występ również laureatki tego samego programu The Voice of Poland, pani Doroty Osińskiej. Oprócz tego, proszę Państwa, mamy wystawy. Wystawy dość zacne, jak sama nazwa wskazuje, mamy dziesięciolecie i tutaj już na samym wstępie, na początku mamy wystawę pana Wojciecha Szweja, który pokaże nam na wieloformatowych fotografiach najważniejsze wydarzenia z okresu 2003 do 2012 roku. Oprócz tego będzie wystawa obiektofilia pana Wiesława Zięby, która będzie przedstawiała 20 jego najciekawszych obrazów olejnych. Oprócz tego w Muzeum Koszalińskim będzie wystawa pani Weroniki Karwowskiej. Będą namalowane osoby z zespołem Downa od okresu niemowlęcego do późnej starości i pod każdym obrazem będzie krótka jakby taka notka, to co dany bohater tych obrazów chciał nam, proszę Państwa, przekazać. Oprócz tego mamy jeszcze wystawę na Politechnice Koszalińskiej pana Bartka Osińskiego z jego Ostałowskiego, z jego fotografiami oraz z jego obrazami. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj na miasteczku festiwalowym będzie tutaj wystawa z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina, mówiąca wszystko o niepełnosprawności. Oprócz tego, jak tutaj mój przedmówca wspomniał, będą spotkania i tak już od 4 września rozpoczynamy taki cykl spotkań bez dyskusji bez barier i tutaj będzie pierwszym naszym rozmówcą pan Andrzej Fidyk, następnie Wojciech Malajka, a zakończą te 3-dniowe nasze spotkania pan Jarosław Boberek oraz Michał Sitarski. Oprócz tego będą spotkania również naszych paralimpijczyków z naszą młodzieżą w szkołach i tak rozpoczynamy również takim cyklem od 4 września do 6 kończąc zespole szkół numer 1, numer 7 i numer 8. I tam nasi paralimpijczycy będą mówili o swoich doświadczeniach, sukcesach, pasjach i wytrwałości w dążeniu do sukcesu. Również w godzinach późno-popołudniowych będzie spotkanie tutaj również dla naszych festiwalowej publiczności, spotkanie również z paralimpijczykami, żeby również mogli opowiedzieć o swoim życiu i swoich pasjach. Oprócz tego, proszę Państwa, mamy również różnego rodzaju tak zwane działania warsztatowe. I tak tutaj już również tak mamy taki cyklu przedpołudniowym od 4 do 6 września przygotowane takie 3 warsztaty. I to jest pierwszy warsztat, to jest animacja w filmie prowadzone przez Studio Miniatur Filmowych w Łodzi. W Warszawie. Drugie warsztaty to mamy z fabryki UTUS z Torunia, to jest retroakcja, kreacja i tutaj będzie w tych warsztatach będzie mowa na temat scenografii oraz kostiumologii w filmie. Natomiast trzecie warsztaty to będzie dubbing w filmie i tutaj użyczą swoich głosów pan Jarosław Boberek oraz Michał Sitarski. Oprócz tego w tle będą pokazy bicyklowe dla wszystkich chętnych, będzie możliwość przejechania się na wysokim poziomie, czyli na rowerach, bicyklach. Na pewno niektórzy Państwa już widzieli, ale na pewno nie każdy z Państwa miał przyjemność na takim rowerze się przejechać. Oprócz tego będzie jeszcze spektakl plenerowy Teatru Delicates. Oprócz tego jeszcze będą rodzime nasze twórczości, czyli będą pokazy WTZ-ów numer 1, numer 2 oraz Warnina. A wszystko zakończymy 7 września takim dużym eventem z naszymi z diabetykami. To będzie Zjeżdżaj Cukrzyco, Witaj Integracjo. I tutaj wystąpi również w tym evencie
pan Michał Krasoń wraz z małżonką. Jest to osoba niepełnosprawna, która przemierza w takim rowerze gondoli całą Polskę, pokazując, że pomimo niepełnosprawności również można być czynnym w życiu. Będzie również 5 września od godziny 10 na Politechnice konferencja mówiąca na temat filmoterapii. Organizowana już po raz trzeci, ogromnie dumni jesteśmy z tego, z Instytutem Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych Politechniki, ponieważ zamiarem naszym jakby jest kontynuować i rozwijać terapię poprzez film. Ponieważ Koszalin jest akurat w tej dobrej sytuacji, że ma 10 edycji festiwalu za sobą, uznaliśmy, że ogromnie popularna i znana metoda w zachodniej części naszej Europy, jaką jest filmoterapia, powinna znaleźć miejsce również i być stosowana częściej w naszym kraju. Stąd podjęliśmy ten temat, będziemy gościć znakomitych specjalistów w tym zakresie i mam nadzieję, że ona poszerzy grono zainteresowanych w placówkach, które zajmują się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. I oprócz tego jeszcze, że mogę powiedzieć do imprez towarzyszących, bo tu zapomniałem powiedzieć, ale jest bardzo ważne. 6 września godzinie 20 będzie Peczaksza Night. Jak sami Państwo wiedzą, ta forma spotyka się z coraz większym uznaniem w naszym mieście i mamy nadzieję, że uświetni ona nasz kochany festiwal integrację. A oprócz tego po Peczakszy będzie taki mini recital pana Miro Kępińskiego, który gra na takim instrumencie jak sitar. Będą tak zwane hinduskie melodie. Mam nadzieję, że przypadną naszej publiczności. Tak, relaksacyjne. Mam nadzieję, że przypadną naszej publiczności do gustu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 10. edycja festiwalu, no i oczywiście staraliśmy się, żeby to było coraz więcej i dalej. I w tym roku to się udało. Poza 15 kinami studyjnymi, gdzie prezentowane są nasze filmy, w tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę w kinach studyjnych o filmy z audiodeskrypcją, co się spotkało z bardzo dużym zainteresowaniem, bo zawsze te środowiska jeszcze jakby się dopominały, że nie chciałyby czuć się takie wyautowane i chciały uczestniczyć w Polsce w tych naszych seansach. Ponadto w 25 miejscowościach w Polsce są małe festiwale Ty i Ja, gdzie będą prezentowane filmy z poprzednich edycji, a w tych miejscowościach tą działalność taką artystyczną zapewniają już same ośrodki, wystawy, koncerty. Też co roku na tą imprezę już czekają i są te programy naprawdę z roku na rok coraz bogatsze, może tylko się cieszyć. Dodatkowo, proszę Państwa, w tym roku, tu Pan Prezydent już nadmienił, wyszliśmy jeszcze dalej i czekamy bardzo na to, bo mamy 12 października nasz mały przegląd filmów tegorocznych, z tegorocznego festiwalu w Londynie, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, przy bardzo silnym wsparciu lokalnych mediów, czyli Gazety Kultura oraz Radia PRL. Tam zajmuje się tym na miejscu nasz Marcin Urban, który tam naprawdę kawał dobrej roboty robi, w związku z tym, żeby to się tak fajnie odbyło. Innym ważnym bardzo wydarzeniem, takim pokazującym nas na zewnątrz, miasto, festiwal, to jest oczywiście nasza bytność w Parlamencie Europejskim i ta bytność będzie 13 listopada. Przy dużym wsparciu pani europosłanki Skrzydlewskiej mamy tam swój czas, gdzie będą również prezentowane filmy z tegorocznej edycji, krótka wystawa, no i oczywiście bytność nasza, Basi, gdzie będzie mogła opowiedzieć o festiwalu. Także to nie będzie bardzo długi czas, ale na pewno bardzo istotny, bo po raz pierwszy coś takiego się w ogóle wydarzy. Także z tego się bardzo cieszymy. Gorąco zapraszamy, proszę Państwa, i tak Państwa prosimy o pomoc też, żeby cokolwiek napiszecie, cokolwiek powiecie, to żeby mówić tym ludziom, że wszystkim w koło, że te imprezy są u nas bezpłatne, że naprawdę nie jest smutno, że jest wiele śmiechu, zabawy, bo ludzi troszeczkę nadal temat jakby przeraża, że to jest fantastyczna lekcja wychowawcza, że nauczyciele absolutnie z młodzieżą powinni tu przyjść i być.
Tym bardziej, że program jest, na pewno ktoś, każdy coś dla siebie znajdzie. Filmowo fantastyczny, tych propozycji pozafilmowych też jest tak wiele. Będziemy mieli wielki namiot, bardzo mam nadzieję elegancki, będziemy go stawiać już w sobotę, gdzie będzie scena, gdzie będą miejsca na różne animacje artystyczne, będzie kawiarenka również, także tych, nawet gdyby padało, to się nic nie będzie działo, bo naprawdę mamy do tego wszystko przygotowane, żeby każdy, kto tylko przyjdzie tutaj do nas, mógł sobie ten czas fajnie spędzić. Tak, co roku jest więcej tych ludzi i mamy nadzieję, że tych odwiedzających festiwal będzie stale więcej, będą też po to robić. Chciałbym serdecznie Państwa podziękować na wstępie Barbarze Jaroszyk, dyrektorowi biblioteki Andrzejowi Zielińskiemu i wszystkim innym osobom za współpracę, za zgodę na współpracę, robienie wspólnie dwóch festiwali. Jak Państwo wiecie z poprzednich edycji, to jest trzecia edycja festiwalu, jak Państwo wiecie z poprzednich edycji, staramy się dopasować temat festiwalu do tego, co się dzieje. W tym roku udało nam się właśnie zintegrować dwa festiwale. Tak to trzeba. Zwiększyć siłę rażenia integracji. No i oczywiście koszarty, czyli sztuki współczesnej. Zintegrować te dwie propozycje pod jednym hasłem. My nazwaliśmy swój festiwal, to jest oczywiście Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej, punkty styku sztuka przeciwko wykluczeniu, ale jak jedna z uczestniczek tego festiwalu, artystka, powiedziała, właściwszym tytułem byłby punkty styku sztuka ułatwia komunikację, bo takie jest zadanie tym razem Festiwalu Koszat, czyli pokazanie niepełnosprawności i jednocześnie ułatwienie komunikacji pomiędzy tymi dwoma grupami, nami i niepełnosprawnymi, w sposób przyjazny, a jednocześnie bardzo taki publiczny, czyli ujawniający niepełnosprawność w sposób taki nieoczekiwany, zaskakujący. I głównym clou tegorocznego festiwalu jest akcja społeczno-artystyczna, propagandowa, nie można by było tego słowa w tym wypadku użyć, publikacji 12 billboardów w przestrzeni miasta Koszalina. W różnych miastach, w różnych punktach oczywiście. W większości te billboardy pojawią się w centrum miasta. To jest od 1 do 9 września będą prezentowane. A billboardy wykonało dwóch artystów, Aleksandra Włodarczyk, pod pseudonimem, występująca pod pseudonimem MUM, bo ona też będzie wykonywała na zakończenie festiwalu performance, takie przesłanie kończące do niepełnosprawnych i do nas, zwykłych ludzi. I Michał Bałdyga, sam artysta młody, sam niepełnosprawny, z Bielska-Białej. Michał Bałdyga wykonał 6 projektów billboardów, natomiast Aleksandra Włodarczyk, artystka z Darłowa, 5 projektów. Oprócz tego zaprosiliśmy do współpracy, czy udało się jakby zaangażować do współpracy galerię po raz pierwszy też, co jest warte podkreślenia, galerię prywatną, galerię na piętrze. W związku z tym tutaj wchodzimy jakby w taką ciekawą, fajną kooperację z istniejącą galerią sztuki współczesnej prywatną, istniejącą od lat, działającą na rynku w Koszalinie. I tam pokażemy ciekawą wystawę Stanisława Drużdża, nieżyjącego już artysty, reprezentanta Polski na przedostatnim Biennale w Wenecji, artystę liczącego się w skali nie tylko Europy, ale świata. Też artystę, warto zwrócić na to uwagę, niepełnosprawnego. Przez kilkadziesiąt lat swojego życia zmagał się z niepełnosprawnością potęgującą się i do końca tworzył. Jest jakby takim żywym przykładem pokonania własnej niemożności. Tak samo zresztą jak Michał Bałdyga, który pokaże też performance
7 września. No, zakończyłem w ostatnim dniu festiwalu, też pokazujący zmaganie się z własną niepełnosprawnością, pokonywanie barier tej niepełnosprawności. Wystawę Drużdża wracam do galerii na piętrze, otwieramy 4 września o godzinie 18, a prezentujemy ją dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Zachęty Sztuk Pięknych w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie. Oprócz akcji billboardowej i tej wystawy pokażemy 2 performance, o których już wspomniałem. Odbędą się również 2 warsztaty skierowane do różnych uczestników. Jeden skierowany do dzieci, młodzieży. Drugi otwarty, tutaj odbywający się przed Koszalińską Biblioteką Publiczną. Integrujący jakby i ludzi niepełnosprawnych i tych zdrowych. Mam nadzieję, że artystom się to uda. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć na zakończenie. Przyjedzie do nas Dariusz Paczkowski z trzeciej fali, to jest artysta street artowy, graficiarz, który dzięki zgodzie pana dyrektora Andrzeja Zielińskiego wykona tutaj monumentalną kompozycję na rogu audytorium, w którym siedzimy, przedstawiającą Jadwigę Janinę Ochojską i Macieja Kornaka z ich przesłaniem specjalnie sformułowanym dla nas, do Koszalina. Jeszcze raz chciałem podziękować za współpracę i zaprosić po prostu do udziału, do kontaktu z artystami i z tym, co zaprezentują. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałam jeszcze głośno opowiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie udaje nam się w taki bardzo fajny sposób wejść we współpracę z instytucjami kultury naszego miasta. Chciałam to podkreślić, ponieważ to nie tylko szkoły, gdzie włączają się czynnie w program naszego festiwalu, ale placówki kultury, placówki typu nasze Muzeum Koszalińskie. W tym roku podejmują współpracę z archiwum naszym. Także każdy rok jak gdyby poszerza grono współorganizujących ten festiwal. Ja ogromnie się z tego cieszę, dlatego że po prostu po pierwsze poszerza się ilość osób zaangażowanych w festiwal, a po drugie robi się jak gdyby taki ruch przy tematyce niepełnosprawności, ruch artystyczny w środowiskach kulturotwórczych, o który nam naprawdę bardzo chodzi. Także jeszcze raz chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować za to, że Państwo zechcieli być z nami.